Kolejny punkt. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą przy ulicy Uniwersalka Łańskiego w Krakowie. Tutaj radny Tomek Szewczyk może rekomendacje rozwiązać. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, to była jedna z tych projektów uchwał, które mi się troszeczkę ciężej pisało. W związku z tym, że tak jak wspomniałem, że likwidujemy boisko i będą tam, prawdopodobnie będą tam budynki mieszkalne, natomiast tak jak również wspomniałem, jest to teren Puchitu i Puchit zrobi ten teren, co tylko będzie chciał. Na Kościuszkowskim Kombanku. Natomiast tutaj w związku była opinia radnych, że ten teren jest też zaniedbany, że gromadzą się tam różne grupy i niekoniecznie grają w futbol czy w jakieś inne rzeczy. Natomiast chciałbym tutaj prosić o wypowiedzenie się radnego miejsca, czyli panią Grażynę i pana Tomasza Grzyba, bo myślę, że oni mogą być najbardziej zainteresowani tym tematem. Ja jeszcze chcę Tomek, Stanisław. Proszę Państwa, tu jest właśnie ten budynek, który ma powstać 11-piętrowy i o 6 klatkach. Wjazd od ulicy Połanieckiego, bo tu miejsca postojowe będą pod tym budynkiem i w tym miejscu jest ulokowane sytuowanie wjazd pod ten dotykany. Tak to wygląda na działce pomniejszonej. Proszę Państwa, to jest ten teren, bo tu jest ten cały sąd, następnie PKO, bank tutaj, natomiast tu jest ta działeczka, na której to ma powstać ta inwestycja. I tak to wygląda, to jest ta działeczka, a naturalnie wygląda to tak. Piękny teren. Tak wygląda tylko w dzień. No w nocy ja nie podchwyciłem. W nocy tam. Ten wyjątek. To jedyna. Dziękuję bardzo. Tak? Dziękuję bardzo pan Tomek Grzyb. Znaczy ja może pani radna. Pani radna na to bardzo proszę. No proszę Państwa, ja pamiętam temat, jak powstawała ta szkoła, jak egzystowała szkoła, egzystowało wychowanie fizyczne, osiągnięcia na arenie ogólnopolskiej, w piłce nożnej szczególnie. Jest mi bardzo przykro, że przez rok szkoła była zamknięta, a klasa maturalna nie była w stanie ukończyć swojej edukacji. Natomiast teren boiska, proszę Państwa, piękny teren boiska na dzień dzisiejszy, wybieg dla psów, nie oszukujmy się. No oczywiście tam niektóre elementy, które lubią alkohol z osiedla albertyńskiego przebywają. Natomiast opinia mieszkańców, jest jednoznaczna. Teren nieduży osiedla Kościuszkowskiego, ponad 4000 mieszkańców, czyli duża gęstość. Mieszkańcy absolutnie są przeciwni budowie bloku mieszkalnego 11-piętrowego, który no, byłby jak gdyby widokiem przed blokiem 6. Z okien do okien byśmy sobie nawzajem patrzyli i na pewno spółdzielnia Wiktoria też będzie no w miarę przeciwna, co nie oznacza, że póki tu jest to teren prywatny, będzie ciężki, ponieważ dzielą nas tereny gminne, no więc tu będzie decyzja trzech ogniw do rozpatrzenia. Dziękuję bardzo. Pan radny Tomek Grzyb. No znaczy, może najpierw swoje zdanie. Uważam, że ten teren jest po pierwsze nie nasz, po drugie jest zaniedbany. I jakakolwiek inwestycja w tym miejscu jest ratunkiem dla tej lokalizacji. Dziwi mnie trochę zdanie radnej miejsca, bo to bardziej przy pani radnej Nadurskiej, dlatego że, znaczy tu tylko pytanie do projektodawców, bo ja przyznam się, że nie wiem jak to wygląda do końca. Czy ten teren będzie ogrodzony? Buzetka jest tylko na dom mieszkalny, także... Bo... Buzetka jest zapytaniem o możliwość wybudowania tam czegokolwiek. To co powstanie może zupełnie inaczej wyglądać, może być ogrodzone, nieogrodzone. Ale myślę, że są jakieś plany. Dziękuję. Natomiast myślę, że ta inwestycja ucywilizowałaby trochę sposób dotarcia do bloków socjalnych Kościuszkowskiej 1A i 1B, dlatego że aktualnie przechodzą przez dziurę w płocie. Więc wydaje mi się, że taka inwestycja, nawet jeżeli by była, nie wiem czy
jest to, czy to będzie gdzieś przewidziane. Natomiast myślę, że przede wszystkim ten teren by zyskał jakiegokolwiek wyglądu, a po drugie ucywilizowałby dotarcie od strony południowej dla mieszkańców tych klasy socjalnych. Tyle w moim tego. Jestem jak najbardziej za. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję, pan radny. Proszę państwa, no cóż, nic nie mogę dodać. Zgadzam się z radnym Grzybem rzeczywiście, że będzie ten teren na pewno lepiej wyglądał, a ludzie młodzi szczególnie potrzebują mieszkań i nie potrzebują za Krakowem, tylko w Krakowie i w naszej dzielnicy i dlatego też jestem za tym, żeby dziękuję powstała tam ta budowa. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę, a więc zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Czy jeden wstrzymujący? 15. Stwierdzam, że Rada 16 podjęła uchwałę w sprawie inwestycji przy ulicy Uniwersału Połańskiego.